Kuba, jesteśmy po dwóch ostatnich sparingach. W piątek wygrana, dzisiaj przegrana. Jak ty widziałeś to twoimi oczami te dwa mecze? Na pewno to były różne mecze. Mieliśmy troszeczkę, mi się zdaje, inne podejście do tego pierwszego niż do drugiego. W drugim troszeczkę ognia brakowało może. No i dlatego przegraliśmy drugi. Według ciebie co można na plus po tym weekendzie sparingowym tutaj w Suwałkach zapisać do naszego konta? Na pewno, że zagrali wszyscy, pokazali się. Zagrywkę może. Graliśmy dobrze w ataku wczoraj na pewno. Dzisiaj trochę wszystkie elementy były gorsze. Chociaż tutaj od pewnego momentu zaczęliśmy też grać zagrywką i się zbliżyliśmy do rywala. Graliśmy tego drugiego seta, a potem już rywal odjechał. No to jak mamy taką skalę od 0 do 100%, tydzień mamy do rozpoczęcia sezonu, no to ile procent według ciebie jesteśmy przygotowani do tej inauguracji w Uranii? 99%.